Cześć, witajcie. Dzisiaj jeździmy z Darią i można powiedzieć, że mamy premierę w Tesli. Jak ci się podoba? Co? Pierwsze wrażenia? Bardzo fajnie, jestem zadowolona. Bardzo chcę mieć takie auto. Chciałabyś, tak? No. Może zrobimy jakiś konkurs, w którym będzie do wygrania Tesla. O, będę startować. To nie byłoby złe, co? Tak. Dzisiaj zapraszam Was na, myślę, krótką trasę egzaminacyjną, ale z fajnymi elementami, które na pewno przydadzą Wam się na egzaminie. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, w których piszecie, że te filmy Wam naprawdę pomagają i dużo z nich zapamiętujecie, bo to jest przecież najważniejsze. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się też mega przyda, tak więc zapraszam do oglądania. Dobrze, to teraz tak, naciśnij sobie hamulec. Dźwignię do góry. Ok, już mamy bieg wsteczny, super. No i teraz prawy kierunkowskaz i wyjeżdżamy. Ładnie się obraca i patrz się lewo, lewo, czy nikogo nie ma. I pełny prawo. Jesteśmy teraz na parkingu Lidla w Dąbrowie Górniczej, tuż przy Wordzie, na pewno kojarzycie. I teraz chciałem powiedzieć jedynka, ale nie jedynka, tylko hamulec i w dół. Hamulec prawą nóżką, nie lewą, tak. Pamiętaj. I ruszamy. Przyzwyczaiłam się do tych. Przyzwyczaiła się, dokładnie. No tutaj pamiętaj, że w Tesli jest to skrzynia automatyczna. Nie, prosto. Skrzynia, o ile można to powiedzieć, po prostu działa jak skrzynia automatyczna, tak? Czyli mamy tylko gaz, hamulec. I tutaj pamiętaj bardzo ostrożnie, jak jesteście na parkingach, pamiętajcie o tym, żeby jechać bardzo ostrożnie i ustępujemy pierwszeństwa tym z prawej stronę, tak? Czyli zasada prawej ręki. Także pokaż, że się wychylasz i jedziemy do góry. Tutaj Tesla też, zobacz, dodatkowe lusterko się teraz pojawia, zawsze z lewej strony ekranu akurat w tym przypadku. Oczywiście możemy sobie to nawet pozmieniać, tą pozycję, ale w tym miejscu jest całkiem spoko. Jest cisza, co? No, tak jak znaki. Pamiętaj, że w takich sytuacjach nakazu egzaminator oczywiście nic nie podpowie. Tak, wiem. Musisz sama wiedzieć, jak droga prowadzi, gdzie jechać. No i tutaj pamiętaj, wojewódzki ośrodek. Tutaj dla przypomnienia, wiem, że ja się powtarzam za każdym razem, ale pamiętajcie, że przy wyjeżdżaniu z Wordu zawsze ustawiamy się przy prawej krawędzi jezdni, ponieważ jest to wjazd i wyjazd. Teraz fajnie zostały linie odmalowane, więc ta widoczność jest w miarę spoko. I za chwilkę za przejściem dla pieszych w prawo. I tutaj Daria też uważaj, bo rowerzyści mogą jechać z prawej strony, prawda? Wiem, że widzieliśmy ich wcześniej, gdy wyjechali. Jednak fajnie jest pokazać głową, że się obracasz, wiesz? I tutaj po lewej stronie wykorzystamy ten wjazd do zawrócenia. Czyli tak jakby tu i tam. Czyli wjeżdżamy przodem, bliżej prawej krawędzi. I teraz lewy, pełny lewy, pełny lewo. Z kierunkowskazem. Pamiętaj, jak się wyłączył, musisz powtórzyć. Jeszcze troszkę. Ok, i co teraz? Hamulec. Tak. Dobrze. Pamiętaj, patrzymy się prawo, lewo. Przy takich manewrach pamiętajcie o tym, żeby maksymalnie zwiększyć ostrożność i obracać się prawo, lewo, żeby zobaczyć wszelkie zagrożenia, tak, które mogą się pojawić z prawej, z lewej strony. To jest bardzo ważne, żeby się oglądać. Okay, mamy to. Muszę popracować nad kamerą, gdzie ją tutaj zamocować. I w lewo. Dobrze. Tutaj zobacz, też jest takie niebezpieczne skrzyżowanie, bo i z prawej, i z lewej mają pierwszeństwo, tak, i jeszcze zawsze ktoś może wyjechać. Dokładnie. Dobra. I gazu. Okay. O, bulik. I też dla przypomnienia oczywiście, pamiętaj, że jak jedzie rowerzysta po swoim pasie ruchu dla rowerów, a jesteś w rejonie przejścia dla pieszych, on ma nie możesz go wyprzedzić. Tak, tak? Nie możesz go wyprzedzić, ponieważ byłoby to traktowane jako wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych.
pierwsza w prawo. Naprzeciwka był co? Języka gniazdu. Dobrze. Uważaj na dzieci. Tak, okay. Tak. Już na nie zerknęłam na początku. Widziałaś, tak? Tak. Tutaj widzisz, po lewej stronie pojawiają się te przeszkody. No, musimy pamiętać o tym, że na egzaminie zasłaniamy ten ekran, żeby nie pomagał kursantowi. Tutaj? Tak. W żaden sposób, wiesz? Więc co to pomaga, moim zdaniem, w ogóle, no ale... Nie może być żadnych pomocy, więc na egzaminie wyłączamy te funkcje. Do końca i w prawo. Okej, się ustawiłem. Dobrze, no. No tak trochę mocno go wypuściłaś teraz. No. Daliśmy radę. Daliśmy radę, tak? Tak. I za chwilkę, za przejściem dla pieszych, pojedziemy w lewo, tak jak ten pojazd biały, ok? Zawieszenie całkiem fajnie wybiera, nie? I tutaj znowu sobie zrobimy takie zawracanie, bo tutaj też to się często pojawia na egzaminach. Po lewej stronie będzie wjazd i wykorzystamy go znowu do zawrócenia z wykorzystaniem infrastruktury. Tutaj. Tak. Na egzaminie oczywiście, jeżeli za pierwszym razem zrobiłabyś to dobrze, nie musisz tego powtarzać, ale robimy sobie taką symulację, dobra? Zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. OK. Czyli bez mojej podpowiedzi, pamiętasz ładnie, super. Tylko bardziej się obraca jeszcze. O właśnie, patrzymy się prawo, lewo. Z kamery możesz korzystać oczywiście, jeżeli jest w samochodzie, więc jak najbardziej, ale nie opieraj się tylko na tym, tak? Tylko bardziej ufaj temu, co widzisz, a nie to, co widzisz na ekranie oczywiście, ok? No bo kamera nie zawsze będzie, no chyba, że no będziesz tak. Miał swój samochód z kamerą, no to wtedy super. Na egzaminie nie będzie. Jeżeli będzie przede wszystkim, może być na egzaminie. Na egzaminie kamera może być, jeżeli bierzesz samochód z kamerą, oczywiście, że tak. To nie jest już zabronione, więc jak najbardziej możemy. Co fajnie. Super. Zobaczcie, Daria włączyła kierunkowskaz z lewy, wjechałaś sobie tak, lepiej bliżej prawej tak, krawędzi, dokładnie. I później przy wyjeżdżaniu też znowuż kierunkowskaz w przeciwną stronę, obracamy się prawo-lewo i ruszamy, więc... To właśnie, to zadanie nie jest trudne, ale jest obowiązkowe na egzaminie, nie? Czyli był to wjazd przodem, wyjazd tyłem. Może się jeszcze zdarzyć zawracanie, gdzie wjeżdżamy tyłem, a wyjeżdżamy przodem. Jeżeli, jeżeli miejsce byłoby po prawej krawędzi, to wtedy przejeżdżamy to miejsce i wjeżdżamy po prostu tyłem, nie? A my teraz pojedziemy sobie w lewo. Bardziej do osi, pamiętaj. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że bardzo dużo osób, nie wiem dlaczego, przecież to wcale nie jest takie trudne, ale bardzo dużo osób przy skręcie w lewo, jedziemy, wykorzysta. Nie dojeżdża do osi, czyli nie dojeżdża do, nie przytula się do tej, tak, w prawo,
nie dojeżdża do osi jezdni, prawda? A to jest no, dosyć kłopotliwe, bo jeżeli ktoś będzie chciał Ciebie z prawej strony, nie wiem, ominąć, no to zasłaniasz drogę tak na dobrą sprawę, tak? Stoisz na dwóch pasach ruchu, więc to naprawdę utrudnia jazdę. Pamiętaj 50 na godzinę, żebyś nie przekraczała prędkości. Okay. I fajnie wykorzystałaś sobie rekuperację teraz, prawda? Tak. Czyli puściłaś gaz. Samo zahamowało. I samo zahamowało, dokładnie. I pojedziemy sobie teraz w lewo na skrzyżowaniu. Uważaj na panią. Muszę sobie zaraz dać. Daj lewy prędkość gaz. Jeszcze przejedziemy. Ok, jedziemy tam w górę. Tak. I ja. A gdybyś tutaj miała zawrócić, to przypominam, to przy... jeszcze raz po prostu skręt tak. W lewo. Teraz zatrzymaj się tutaj za tym skrzyżowaniem. Jeszcze troszkę. I tutaj teraz stop. Ok, i teraz prawy kierunkowskaz. Tylko z hamulcem wsteczny. Ok, i będziemy teraz wjeżdżali w prawo, tył. Poczekamy sobie, aż ta pani przejdzie. Idzie sobie dziewczynka. I teraz wjeżdżamy w prawo, tył. Idziemy sobie do krawężnika bardziej. Oczywiście takie manewry wykonujemy tylko wtedy, kiedy jest to bezpieczne, tak? Akurat na takiej drodze, gdzie tego ruchu nie ma, jak najbardziej możemy to zrobić. Sprzęgło stop. Sprzęgło stop. To jest przyzwyczajenie. Po prostu stop. Tam w dół. Tak, ruszamy. Patrzymy się prawo, lewo. Tak, tak. Czysto, czysto. Super. Sprzęgło i jedynka. Tak, sprzęgło i jedynka. Pozdrawiamy tutaj dziewczynkę. Czyli zawracanie przodem, tyłem, w zależności od tego, z której strony chcemy to zrobić, tak? Teraz w prawo i tutaj no, te zalecenia są takie, żeby dwukrotnie się zatrzymać na stopie. Ja to już w jednym z filmów tłumaczyłem, także jeszcze troszkę podziel. Dobra, pierwsze zatrzymanie przed torowiskiem i drugie zatrzymanie zrobimy przed linią zatrzymania stop. Choć tutaj są pewne wątpliwości co do tego, czy aby na pewno dwukrotnie powinniśmy się zatrzymywać, ale żeby tutaj zachować absolutnie szczególną ostrożność, zróbmy tak. I jedziemy. I w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. W lewo. No i tutaj co? Patrzymy się i jedziemy. Tak jest. Nie wsadzaj rąk do kierownicy, wiesz? Zawsze po zewnętrznej, ok? Ok. I pierwsza w prawo. No i tutaj strefa osiedla, tak? Może była z drugiej strony. Progi zwalniające, tak jest. Powolutku, ostrożnie.
tutaj przede wszystkim prędkość, tak? Ostrożność, dokładnie, na pieszych. Czyli zachowujemy tę ostrożność. Gdyby chciał ktoś przejść przez jezdnię, to no, też śmiało możemy się zatrzymać, tak, jak najbardziej przepuścić tę osobę. Nie musi tutaj być przejść dla pieszych, pamiętać, tak, w strefie osiedla. Te zasady już o dzieciach nie wspominając, prawda? Tutaj tak, też ta szczególna ostrożność musi być absolutnie zachowana, w szczególności, że tam za chwilkę będzie plac zabaw dla dzieci, więc żeby wypadła jakaś piłka na drogę, to żaden problem, nie? Więc dokładnie. No i przede wszystkim ta mała prędkość, nie? No, zobacz, możemy jechać w lewo? Nie, no prawo. Właśnie, to kierunkowskaz, pamiętajcie, czyli zobaczcie, zakaz jest z lewej strony, nie wiem, czy to będzie widać, ale zakaz jest z lewej strony. Okej, okay, i teraz w dół, tutaj sobie zjeżdżam. O, już byliśmy przed chwilą, nie? Tutaj na parkingu tylko... Tak, tak, z drugiej strony. Dokładnie. O właśnie, to zabaw, o którym mówiliśmy, tak jest. Po lewej stronie, tak więc dzisiaj zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury zaliczone. Krótka przejażdżka wokół ośrodka ruchu drogowego już za nami. Widzieliście, że jedziemy prosto. Zawróciliśmy sobie dzisiaj kilka razy z wykorzystaniem infrastruktury przodem oraz tyłem. I pamiętaj, że na egzaminie takie polecenie oczywiście na pewno się pojawi i egzaminator powie, że proszę zawrócić z wykorzystaniem biegu wstecznego, ok? Z wykorzystaniem biegu wstecznego, ale to nie oznacza, że ty jedziesz na biegu wstecznym, tylko musisz go wykorzystać, dobra? Jeżeli wjazd jest najczęściej po lewej stronie, to wjeżdżamy przodem, wyjeżdżamy w prawo do tyłu. Jeżeli, jak widzieliście przy tym, w tym trzecim przypadku, wjazd jest po prawej stronie, no to najlepiej go przejechać. Jeżeli wjazd jest po prawej stronie, to najlepiej lekko zajechać troszkę za ten wjazd, włączyć bieg wsteczny i z prawym kierunkowskazem wjechać tyłem i później wyjechać przodem. Dobra? No, jak sami widzicie, Tesla nie jeździ sama, niestety, w prawo. Jeszcze, czyli ten autopilot w Polsce nie jest tak, w Europie właściwie, nie jest jeszcze tak dopuszczony w pełni do ruchu, żeby samochód jechał samodzielnie. No ale tutaj tych systemów bezpieczeństwa jest dosyć sporo i one naprawdę nam też pomagają. Niestety nie ze wszystkich możemy korzystać na egzaminie. Ok? Jakieś pytania? Na razie nie. Chcesz go na urodziny na pewno, ten tak, samochód. Tak, chcę go na urodziny. Bialutki taki jak ten. Może być taki bialutki, tak? Tak. Dobra. Jak będziemy mieli za dużo sztuk do oddania, to nie ma problemu, na pewno dobrze, się do ciebie zgłosimy. Dobrze. Zapraszam do komentowania filmu, wrzucania łapek pod filmem i jeżeli nie macie jeszcze naszego kanału zasubskrybowanego, oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli macie jakieś kolejne pomysły na filmy, śmiało możecie pisać w komentarzu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć! Cześć!